proszę o przedstawienie. Kolejny projekt uchwały w sprawie wniosku do prezydenta miasta o wprowadzenie do wieloletniego prognozy finansowej wieloletniego planu inwestycyjnego, zadań inwestycyjnego pod nazwą zagospodarowanie ogrodu i budowa bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi w przedszkolu nr 95, ulica Żywiecka 24 w Krakowie. I takie jest mniej więcej brzmienie paragrafu pierwszego. Tak jak powiedziałem wcześniej, dotyczy ono przedszkola i jednego z zadań, który w kwocie 53 100 jest umieszczony na rok 2013. Natomiast zakres tego zadania jest szerszy i on jest w cel zadania rozpisany, czyli jest to zagospodarowanie ogrodu, porządkowanie zieleni z wycięciem ewentualnymi nasadzeniami, niwelacja terenu, budowa bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi, modernizacja nawierzchni dojazdów w przedszkolu 95. To zadanie po konsultacji okazało się, żeby rzeczywiście zostało rozwiązane całościowo, wymagało większej kwoty i zaproponowaliśmy to zadanie jako zadanie inwestycyjne dwuletnie z realizacją w 2014 roku na kwotę 56 tysięcy złotych, czyli razem będzie to kwota 109 tysięcy 100, w tym, że w tym roku będzie to opracowanie dokumentacji, uzyskanie wymaganych opinii, zezwoleń, rozpoczęcie realizacji, dokończenie będzie w roku 2014. Opinia pozytywna Komisji Edukacji na posiedzeniu. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję na tej uchwale. Kto z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. W związku z powyższym zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, nie wiem. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Proszę radnego Pętkowskiego o...